Zapewne pamiętacie Państwo popularny serial Rodzinka.pl, który jeszcze nie tak dawno się ukazał. Emisja tego programu władze miasta, czy miasto, kosztowało około 90 tysięcy złotych. Co tak osobiście uderzyło, jest fakt, że była pokazana starówka pełna ludzi, tak? Jest to bardzo nieadekwatna jakby sytuacja do tego, którą mamy obecnie. Wystarczy przejść się w weekend rynkiem, miastem i co widzimy? Pustka. Jest po prostu centrum miasta wyludnione. I co zamierza miasto zrobić, żeby w tej sprawie było lepiej? Wszelkie inwestycje turystyczne w mieście, naszym zdaniem, realizowane są zbyt późno. Za rozwój turystyki w mieście odpowiada MORiW, czyli Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku. Efekty działania tej jednostki mówią same za siebie. Można przytoczyć zawrócone plaże, czy zniszczone, zaniedbane baseny. Wspominając o plaży, no to ważny jest dojazd do ośrodku. Jako mieszkaniec lotniska, dojazd nad jezioro Rudnickie no nie jest komfortową sytuacją. Jak ktoś nie wierzy, nie jest może tego, no to zapraszam na przejażdżkę, żeby osobiście się o tym przekonać. Kończąc pokrótce temat turystyki, nie można zapomnieć o Solankach, które miały być magnesem dla społeczeństwa, żeby ruszyć tą turystykę do przodu. Efekt działań obecnego zarządu, prezesa, jest taki, że miasto corocznie dokłada kilkaset tysięcy złotych, żeby mogło funkcjonować, tak, te Solanki.